Wolne lektury zapraszają. Wspólnie możemy udostępnić kolejne książki. Wejdź na wolnelektury.pl i dorzuć się do biblioteki. Audiobooki wolnych lektur są udostępniane na wolnych licencjach, co oznacza, że możesz je swobodnie wykorzystywać, udostępniać, pobierać i publikować pod warunkiem zachowania warunków licencji i zgodnie z zasadami wykorzystania wolnych lektur, które znajdziesz na naszej stronie wolnelektury.pl. Charles Baudelaire. Kwiaty zła. Tłumaczenie Antoni Lange, Adam Emski. Czyta Joanna Niemirska. Nagranie Studio Dźwiękowe Art Republika, Rafał Poławski. Wino samotnika. Powłóczyste spojrzenie kokietki ponętnej, które śliźnie się ku nam jak promień wieczoru, blady, słany przez księżyc drżącemu jezioru, kiedy w nim przejrzeć pragnie swój wdzięk obojętny. Ostatni wór dukatów w chciwym gracza ręku, lubieżny pocałunek chudej zalotnicy, muzyka nerwująca, a pełna tęsknicy, jak echo dalekiego cierpień ludzkich jęku. Flaszo głęboka, wartoż to wszystko twej treści? Ostrych balsamów, jakie łono twoje mieści i hojnie spragnionemu poecie użycza? Ty mu dajesz nadzieję i miłość i życie i dumę, ten skarb wszelkiej biedy, co na szczycie triumfu nas umieszcza i w rząd bogów wlicza.